Cześć wszystkim, jesteśmy dzisiaj świeżo po dostawie. Dzisiaj przyszła nowość, czyli Bioer firmy Kingspan. Pokażę Wam na zbiorniku dokładnie, jak to wszystko wygląda, jak jest zrobione, co jest w środku oraz co jest w zestawie. Popatrzcie sobie z bliska, między innymi na parę rzeczy. To będzie przede wszystkim zbiorniczek. Jest on wylany w jednej całości. Tutaj mamy widoczne łączenia, ale te łączenia to są po prostu łączenia zdejmowanej formy. Tu również widzicie taką sznichtę, ona przechodzi przez całą oczyszczalnię. Tego typu oczyszczalnia, czyli ten Bioer oraz już znany bioficjent, to są te same konstrukcje zbiornikowe, czyli ta sama forma. Polega to na tym, że robią ją na zasadzie rotomoldingu, czyli mamy formę, do której jest wsypany ten granulet, czyli ten polietylen tak zwany. To wszystko idzie do pieca, cały czas się tam ładnie kręci. To też powoduje, że wszędzie te ścianki są równe. Dlatego też zbiornik rzeczywiście jest odpowiednio zrobiony, masywniejszy. Jeżeli chodzi o gwarancję, no to dają 20 lat na tą szczelność. My osobiście też ją zasypujemy odpowiednio suchym betonem. To też powoduje, że tego typu oczyszczalnie montujemy już na lata. Dobra, no to czas pokazać, jak ona wygląda w środku. A więc tak to wygląda w środku. Zbiornik jest w takim stanie, jakim przyjechał, czyli nie do końca czystym. Wszystko jednak leży dzisiaj na magazynach otwartych. Dlatego też te zbiorniki, no one i tak idą do ziemi, więc czyściutkie być nie muszą. Tutaj w tym miejscu mamy dmuchawę Secoch. To jest bardzo duży plus, ponieważ tego typu dmuchawy są po prostu cichsze. To jest duży plus. Jeżeli chodzi o środek, no to pompa jest w tym przypadku zintegrowana. Po ściągnięciu, oczywiście mamy długiego węża, tutaj po ściągnięciu tych elementów mamy dostęp do środka. Jeśli chodzi o środek, bardzo prosta konstrukcja. Zauważcie, tutaj mamy wlot, czyli to jest ta tak zwana komora pierwsza, rura FI-160 na wlocie. Czyli to jest, o, to tutaj. Jeśli chodzi o samą oczyszczalnię, no to ona ma dwie komory. Jest to istotne, ponieważ tego typu oczyszczalnia ścieków może wymagać po prostu od Was większego uważania podczas korzystania. Natomiast skupmy się jednak na samej konstrukcji. Mamy komorę pierwszą. Ta komora pierwsza jest napowietrzana. Tam na dole jest dyfuzor. To pokażę. Patrzcie, tu sobie to ściągamy. Cyk. Jest dyfuzor. On jest, jak widzicie, na jednej długiej rurce. Na samym dnie jest dyfuzor talerzowy. I teraz śledząc tą rureczkę, trafiamy do naszej dmuchawy. Dużym plusem jest to, że zastosowana jest dmuchawa firmy Secoch. Jest to dmuchawa cicha, na pewno cichsza niż w bioficjencie, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o model, no to tak jak tutaj widać, JDK S80. Ilość elektryki jest minimalna. Mamy włącznik, do którego doprowadzamy kabel trzyżyłowy, 3x1,5 kwadrat. Mamy zwykłą dmuchawę napowietrzającą. Jeden przewód, który trafia do środka. Przewód, zauważcie, że tutaj w tym miejscu ma zaworek. Czyli, patrzcie, przechodzi sobie tu przewód napowietrzający. Powietrze trafia w dół do dyfuzora talerzowego, ale częściowo również idzie dalej tu do znanej już nam z bioficjenta pompy mamutowej. Tutaj mamy zaworek przykręcony już na kąt 45 stopni. A na dole jest ta rurka, która nam zaciąga powietrze. Patrzcie, wyciągnę sobie ją trochę do góry. Fajne jest to, że tu jest taki dostęp bardzo łatwy. O, nawet spadło. W każdym razie, mamy rureczkę znaną już nam wcześniej. Jest wlot, od dołu ta rurka jest otwarta. To też powoduje, że stąd nam zaciąga wodę, czyli te ścieki tak zwane oczyszczone stąd, i przerzuca z powrotem do komory pierwszej. No to tak, mamy komorę pierwszą, dyfuzor talerzowy, przepływ do kolejnej komory znajduje się tutaj. O, tam jest rurka, bardziej przepływ. Czyli stamtąd trafiają ścieki do komory pierwszej, czyli do komory tak zwanej drugiej. W tej części one są po podczyszczeniu z powrotem zasysane poprzez to powietrze z dmuchawy tą rureczką do komory pierwszej, co powoduje, że mamy taki troszeczkę zamknięty obieg między tymi dwoma komorami. Wylot, rura FI-110 na zasadzie trójnika. Zasada polega na tym, że poziom ścieków
będzie odpowiednio na jakimś tam punkcie, przepraszam, na poziomie tutaj tej dolnej części tej rurki. Natomiast ten poziom ścieków, on nie powinien być zmienny, ponieważ na górze zbiera się również zawiesina. No i ta zawiesina dzięki temu nie będzie nam przepływała, dzięki temu, że jest zastosowany trójnik, nie będzie nam przepływała do wylotu. No i wylot rurą Fi 110. Nieoszlifowaną. No panowie w rakietnicy, szlifujcie nam rurę, bo mamy za dużo pracy przez was. Słuchajcie, oczyszczalnia prosta w konstrukcji, w wykonaniu, w użytkowaniu. Jeśli chodzi o elementy, które mogą się zepsuć, tylko dmuchawa. Jeśli chodzi o elementy w środku, no to w Bioficjencie tego samego typu elementy, czyli te plastikowe połączenia, gumowe rurki, elementy kwasoodporne, one wytrzymują, więc to samo będzie również tutaj. Zbiorniczek na plus, jeżeli chodzi o całą resztę, wyjdzie w praniu, niebawem montujemy, także zdam wam relację, jak ona funkcjonuje już na żywo. Dziękuję za oglądanie i do widzenia przy następnych filmach. Na razie!